drogi krajowej numer 94 będę zjeżdżał na ulicę Tysiąclecia. Jak widzimy, po prawej stronie mamy zjazd na 94 od strony S1. Tak więc tutaj musiałbym ustąpić oczywiście pojazdom, które ze S1 już zjechały i były na tym pasie. Dopiero mogę, no, dopiero mogę ruszyć, dlatego też trzeba zmniejszyć prędkość i dość wcześnie obserwować tak naprawdę zjazd ze S1, aby taki przejazd wykonać prawidłowo i bezpiecznie.